Cześć i czołem, witam was w tym odcinku na moim kanale, a dzisiaj pobawimy się w projektantkę mody i będę robiła właśnie luki wam widzom. Jeżeli chcecie kolejny taki odcinek, zostawcie koniecznie łapkę w górę, a w komentarzu napiszcie swój nick, ponieważ kolejny odcinek robiłabym z komentarzy z tego odcinka, a w dzisiejszym filmie będę brała osoby z mojego serwera na Discordzie, do którego was bardzo serdecznie zapraszam, link macie w opisie. W sekcji losowania zawsze piszecie swoje niki, więc stąd będę brała. Możecie także zostawić suba i dzwoneczek na moim kanale. A teraz już zacznijmy. Zaraz zobaczymy, kto będzie na pierwszy rzut i będzie to Olivia, więc bardzo serdecznie pozdrawiam i zaraz zrobimy ci luka. Nie będę robiła chat offu, bo jakoś na razie spamu nie ma, bo cały czas nie było mnie na Movistar Planet tak często, więc myślę, że ta aktywność na moim koncie troszeczkę, ale troszeczkę spadła. Stworzymy sobie tutaj nowego luka, ale przy okazji wiecie co, będę oceniała luki, które macie na sobie, bo też bardzo często mnie o to prosicie. Więc twojego luka oceniam 1 na 10, nie podoba mi się i wszystko jest tak troszeczkę nie za dobrze dobrane ze sobą. Zdejmę tutaj powoli wszystko z ciebie i wybiorę sobie może na pierwszy ogień topy. Szczerze ci powiem, że za ciekawych rzeczy to tutaj nie znalazłam i chyba najciekawszą rzeczą byłaby ta sukienka. Chociaż nie za bardzo lubię robić luki tylko i wyłącznie w sukienkach, bo uważam, że to jest po prostu troszkę bez sensu, bo jak już robię tego luka, to wolę się trochę wysilić, dołożyć trochę rzeczy od siebie i żeby zrobić jakąś ładną kompozycję tego wszystkiego, o ile można to tak nazwać. Szczerze to włosów za ciekawych też tutaj za bardzo nie widzę. Najbardziej odpowiadałyby mi chyba te czarne, a z dodatków chyba niczego nie wybiorę. W ogóle w komentarzach pod tym filmem możecie oceniać luki, które teraz robię i to będzie luk numer 1 i w komentarzu możecie napisać jedynkę i później waszą ocenę. Czas na drugą osobę i drugą osobą, uwaga, uwaga, będzie gwiazdeczka 99999, pomyliłam się chyba, gwiazdeczka 999900. I twojego luka oceniam, powiem ci szczerze, że całkiem mi się podoba. Nie widzę go całego, bo siedzisz, ale mogę wejść tutaj w tworzenie już luka od razu i tutaj go ocenić i powiem ci, że jeżeli wybrałabyś inną koszulkę, oceniłabym 7 na 10, a tak oceniam 6 na 10. Od razu zostawię sobie piegi, bo są ładne. Może tym razem zaczęłabym od włosów. Jeżeli robię komuś luka, to przeważnie zaczynam od topów. Te włosy chyba najlepsze. Nie mam też zielonego pojęcia, ile luków zrobię w tym odcinku, ale myślę, że jakąś dość sporą część uda mi się wykonać. Ten topik chyba będzie najodpowiedniejszy, ale teraz do wyboru mam spodnie. Te spodnie bardzo lubię, ale myślę, że czarne będą wyglądały tutaj lepiej i czas jeszcze na dodatki. Weźmy sobie to, weźmy kapelusik, pasek dodałam jeszcze i co ja tu widziałam jeszcze, rzęski może dodajmy, ale okulary, tylko które okulary? Chyba te. I to jest look numer 2 w dzisiejszym odcinku, więc też możecie go ocenić. Czas na trzecią osobę i trzecią osobą będzie Julka Kulka 802. Tutaj widzę, ludzie już polubiają te luki. Przy okazji może dam grafa i od razu także możemy ocenić luka, ponieważ Movistar stoi. Włosy mi się nie podobają, a pomimo włosów daję 5,5 na 10. No byłoby więcej, jeżeli jednak byłyby te włosy inne. Ewentualnie jakbyś dodała jakieś dodatki na przykład na głowę. Wtedy wyglądałoby to przede wszystkim pełniej. Miałaś w ogóle lukę z topiku z VIP-a, więc szanuję bardzo, bo ja na przykład luków z rzeczami z VIP-ów po prostu nie umiem robić. Jest to dla mnie po prostu zmora. Boże, jak to ładnie ze sobą wygląda. Nie spodziewałam się, że to będzie tak ładnie ze sobą wyglądało, a w sumie zrobiłam to przypadkiem, bo myślałam, że ten sweterek po prostu zejdzie z tej postaci. Ale kabaretki chyba sobie podaruję. Te spodnie właśnie wyglądają bardzo dobrze i powiem wam, że ten look chyba na razie do tych, co zrobiłam, podoba mi się najbardziej i te buty byłyby fajne, gdyby nie te zielono-niebieskie sznurówki. No te jeszcze ewentualnie ujdzie i chyba je wezmę, no i czas na włosy. Coś czuję, że z włosami będzie problem, chociaż te kituszki są takie słodkie. I chyba je zostawię, ale zmieniłabym w ogóle do tego luka troszeczkę twarz. No ale niestety nie mogę, nie mam jak. Szczerze wam powiem, że sama zrobiłabym takiego luka i przede wszystkim go kupiła. Więc tak w całości prezentuje się ten look. Jest to look numer 3 chyba, więc też możecie go ocenić w komentarzu. Kolejna, czwartego już luka i wybierzmy kolejną osóbkę i będzie to Alice.
wpisujemy login na MovieStarPlanet, przy okazji damy grafa, bo już mogę. I Luka ocenimy już w tworzeniu, bo także postać siedziała, więc nie widzę całego Luka i nie do końca mogę go wtedy ocenić jako całość. Powiem wam, że Luk nie w moim stylu, ale daje takie 7 na 10. Oczywiście sobie wszystko zdejmiemy jak zawsze i zaczniemy od topów standardowo. Jedna z moich ulubionych kurteczek. Chyba wezmę sam top, chociaż zastanawiałam się też nad tą kurtką i mega mi się podoba kolor tego topu. Do tego takie spodenki z dziurami i teraz szczerze powiem, że przydałyby się buty w kolorze topu. Ale te nie do końca są ładne. Creeperki chyba będą najładniej tutaj teraz pasować, chociaż no nie. Po prostu nie. Ale poradzić jakoś sobie muszę, więc muszę je wziąć, bo pasowały najładniej z tego wszystkiego. No i czas teraz na włosy. Z włosami myślę, że też będzie to troszkę problem, tak jak myślałam. Ale chyba te będą najładniejsze. Też zastanawiałam się nad tymi, ale do tych to powinny być jakieś dość ładne dodatki. No dobra, nie wygląda to jakoś najgorzej, ale najlepiej do końca też nie. I zastanawiam się nad tą kurtką, ale nie. Tak będzie się prezentował look numer 4, który również możecie ocenić. Piąty look, już tutaj wybieram osobę i będzie to Lilia Wodna. Czy już grafa mogę dać? Już mogę dać. Ocenić looka mogę i jest to już taki dość halloweenowy look. Powiem szczerze, że jakby nie patrzeć, ten look najgorszy nie jest. Jest to głównie motyw, w sumie pakiet z VIP-a halloweenowego, ale wygląda to całkiem dobrze ze sobą i jeszcze fajnie by było, jakby były zmienione te kolorki, to wtedy szczerze powiem, że look wyglądałby nawet idealnie. Pomimo tego, że kolory są tutaj no takie niepasujące moim zdaniem, to oceniam looka 5 na 10. Tutaj będziemy musieli skłonić się chyba do looka halloweenowego pod względem twarzy. Jakieś fioletowe i czarne kolory by się tutaj przydały. W sumie to jak widzę, to głównie w twojej szafie przeważają kolory czarne. Tak chyba będzie wyglądała moja góra. Nie wierzę, że to mówię, ale chyba wezmę nawet te spodnie. A dlaczego nie wierzę, że to mówię? Ponieważ nigdy do looka nie ubrałabym tych spodni. Ale tutaj wydaje mi się, że będą one pasowały. Specjalnie założyłam kabaretki, a ich nie widać. Znaczy, no prześwitują te spodnie trochę. No i będę musiała pokusić się o te buty, bo wyglądają najlepiej i teraz czas na włosy. Szczerze dodałabym do tego looka jakieś fioletowe włosy, ale muszą być jako tako pasujące. Kuszą mnie sopelki. Szczerze weźmiemy te sople, bo wyglądają chyba najładniej. Pamiętam, jak sama miałam jakiś taki hype na takie czarne rzeczy i wszystko, co jest takie czarne na MSP. Ubierałam wtedy tylko czarne rzeczy i tak dalej. Chyba na tym mój look będzie się kończył, więc możecie go ocenić w komentarzu. Jako look numer 5. I postawiłabym go w lookach, które na razie zrobiłam, jako drugi. Okidoki, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Dajcie znać, który look był najlepszy waszym zdaniem. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam osoby, które poza live'em dały mi donate'a. Linka macie poniżej w opisie tego filmu. Oraz osoby, które dały mi coś z kolekcji Drip bądź Pixel na konto kolekcja Klali. A ja się z wami żegnam i widzimy się już w kolejnym filmie, więc cześć!